Dzisiaj przepis na pizzę w nieco innym wydaniu, bo zrobimy pizzę Bianka z dodatkiem jasnego kremowego sosu oraz łososia. Robi się ją bardzo prosto. W większym naczyniu łączymy ser tarty mozzarella, jedno całe jajko, serek śmietankowy naturalny, dodajemy czubatą łyżeczką żelatyny, tyle samo ziół prowansalskich lub innych, jakie lubimy, i na końcu mieszamy. Po chwili ciasto na pizzę będzie miało taką konsystencję. Wykładamy wszystko na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i tworzymy koło. Następnie wstawiamy blaszkę do nagrzanego do 190 stopni Celsjusza piekarnika, opcja grzania góra-dół, na około 15 minut. Wierzch powinien delikatnie się zarumienić. W tym czasie przygotujemy kremowy sos. Śmietanę 18% łączymy z kremowym serkiem lub tak jak u mnie z mascarpone oraz doprawiamy do smaku solą, pieprzem i suszonym czosnkiem. Teraz wystarczy tylko wymieszać wszystko, sos będzie dalej gęsty. Po wyjęciu z piekarnika podpieczonego spodu wykładamy na niego sos i rozprowadzamy w miarę równomiernie. Teraz czas na dodatki. U mnie są to plasterki pieczarek, czerwona cebula pocięta w piórka oraz łosoś. Jest u mnie świeży, ale można także użyć węconego. Teraz ponownie wstawiamy całość do piekarnika na około 10 minut, aż wierzch ładnie się zapiecze. Jeszcze gorącą pizzę posypuję świeżą bazylią. Wszystkie składniki, których użyłam do przygotowania pizzy oraz sosu, a także makro całego dania, znajdziecie w opisie pod filmem. Teraz wystarczy tylko pokroić i możemy już zjadać. Każdy kawałek ładnie trzyma kształt, pomimo iż do przygotowania tej pizzy nie użyliśmy żadnej mąki. A Wy z czym macie pomysł na podanie takiej pizzy Bianka? Napiszcie proszę w komentarzu.